Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15. Dzisiaj wraz z Brączusiem zagramy sobie na case'ach. Siemaneczko. Co na wstępie mógłbym powiedzieć? Mamy nowy nabytek, kolejny case Optum 270 przed nasze szeregi, więc naprawdę będzie grubo, dodając, że dzisiaj akcja z siewem bezorkowym. Aż mnie zbugowało coś tutaj. Co my po talerzu? Co siejemy? Nie, zaraz pojedziemy, zobaczysz piękne miejsce, piękne pola. Brączuś swoją typową czarną bestią. Dodajmy, że oczywiście siewniki są oryginalne. Ale to nie jest mój ciągnik. Ale czarna bestia jest jedyna tylko w moim tutaj przedziale. Naprawdę ten case jest cudowny, potem Brączek dam ci się pobawić, bo ty chyba jeszcze się nie bawiłeś nic, nie? Ja go pierwszy raz widzę w ogóle. On jest po prostu bestia, ma przesuwane, nawet siedzenie ma przesuwane. Mogę sobie przesuwać. Ale ten mój case też jest fajny. No. Nie, ja nie narzekam, ogólnie akcja z case'ów jest fajna, jedynie co w tym moim jest takie dość ciekawe, to hamulce. Jak się rozpędzisz, to musisz uważać. Co, nie hamuje? No, ma trochę małe problemy. Czemu to po prawej stronie nie jest poprzecznie jak zrobione? Czekaj, wolno, ja to muszę... A, to jest tutaj. Ej, gdzie kierunki są? A co siejemy? Nie, pszenica, jak ci powiedziałem. Dobra, nie denerwuj się. Czekaj, muszę się rozważyć, teraz odpocznij, nie wiem, tam fajeczkę sobie zapal. Napisz ja piwka. Napisz piwka. A wyczaisz, że ten poprzeczniak, pamiętasz? To jest jeszcze z tej akcji dawno, dawno temu, co robiliśmy razem. I nie dokończyliśmy. Sieje coś? Nie. Sieje, dobra. To najważniejsze, że sieje. Ogólnie się bezorkowy to chyba pierwsza akcja na moim kanale, którą tak... że tak powiem, rzetelnie dorobimy, bo... Ja dam, ale 20 na godzinę, czy nie jeździ siewnikiem? Myślisz? Te bezorkowe są takie, wiesz, full service, nie? No, ale ja dobra. Sobie zwolnię do 12. Mówisz, no dobra, to robię to tylko dla siebie. Najpierw muszę sobie ustawić ten... tempomat... na 12. Czemu takie malutkie pola wziąłeś? Bo tylko takie mam. No więcej nie będzie nic zasiania, to 5-minutowy odcinek? Zaraz zobaczymy. Na razie wiesz. A czemu nie robisz poprzeczniaka? Co? Jezu. Się zobaczyłem na ciebie i zobacz co zrobiłem. Jedziesz pierwszy? Tak. Czy ja mam jechać? Ja jadę. Jedziesz pierwszy. No bo tak rozpędziłeś się, bo ja wjadę ci pod koła i co to będzie. Wiesz co mnie najbardziej ciekawi? Co? Bo tu jest takie dziwne zrobione, widzisz ten... gruber czy co to jest? To jest... A nie, normalnie mogę siać, to dobrze. A ten... A ten? A ten co? O co ja zrobiłem, miałem jechać na tym. Czemu wiesz, że coś za szybko jadę? Co tam Brączek miał za złotą myśl? Albo ktoś się wbił do Brączka. Albo Brączek zaspał. Jadę przecież, o co ci chodzi? Telefon ważny miałem. To fajnie. To pozdrawiamy tutaj naszą królową balu. Panią Halinkę? Tak, ona? Pewnie ona. Nie, mój tata nie jest królową balu. Nie gadaj, no to teraz zaskoczymy. Tutaj. Zauważę, bo ja tutaj jeżdżę w środku, więc wiesz. Ale Adaś, czemu nie wybrałeś większego pola? No bo tutaj nie ma takich większych pol. Spokojnie, bez nerwów. Każdy rolnik musi zaczynać na od jakby to będzie najcięższy kul. Ale jest tutaj tam. Po... To mamy to i kolejne obok. Ale to by poznaniakiem można było siać. Poznaniakiem bezorkowo nie zasiejesz, kolego. A, sorry. Okej, Brączek ma jakąś nowoczesną wersję poznaniaka. Wszystko jest możliwe. A co siejemy? Bo ja mam jęczmień. Aha, to fajnie. Bo ja chciałem pszenicę, no ale dobra. Nie no, żartuję, pszenica spokojnie. Ogólnie dawno już nie widziałem takiego pola, w którym no byłoby tak podzielone, ale wiem, że ktoś kiedyś tak zrobił u kogoś na odcinku. Ale że co? Że ktoś chciał pszenica, a ktoś jęczmień. Więc miałem z tego beka. Ej, to było u mnie na My Big Country. Wiem, że taka. Widzieliśmy tego, The X-Men był z nami. On grał jako widz. Aha, bo miałem, no. Potrzebowałem ludzi do gry, no. I DXman grał i on ten, i on posiał jęczmień, a ja siałem pszenicę. To pozdrawiam. Więc wiem, że taka akcja bynajmniej zdarzała się tutaj na naszych kanałach.
Widzisz, ale dawno, dawno, specjalnie dla ciebie zrobiłem nawet znacznik. Wiem, właśnie widzę, że beka. Ale i tak staram się tak jeździć, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Na znaczniku jedź. Jadę przecież, nie widzisz? Po środku jakby. Czemu nie robisz po przecinku? Bo nie. Adam nigdy nie robi. Uważaj. Mówię prr. Adam nigdy po, nigdy poprzeczniaków nie robisz. A po co mi poprzeczniak teraz, jak ja tu jeżdżę? Zobacz. Jak ja tu muszę teraz wykręcić. Czekaj, bo ja tu zaraz do sąsiada wjadę. Ja tu zaraz tą wstodałem za pierwszą. Dobrze, że tam jest jakiś spadek lekki, to od razu zauważyłem, że mi Oderstadt spada. No i gdzie tam cofasz? Cicho, zobacz jaką akcję teraz tutaj zrobię. Zaraz będzie. Kurde. A to jest ogólnie polska mapa, nie? Z jednej strony agroregion. Pewnie polskiego autora, ale... Ale nie wiem, kto ją tam ogólnie tworzył. Dobra, powinno być git. Zabawa ogólnie bekowa tutaj na tych bezorkowych. No w sumie orać nie trzeba, nie? Jo. No tak, pewnie byłaby teraz akcja orka. Ewentualnie gruber. Ale że tak mówię, kurczę, bezorkowo zawsze, znaczy bezorkowo nigdy nie siałem. Zawsze siałem na odcinkach tym siewnikiem, ale po prostu zwykle na kultywator, czy tam na co innego, czy już na orkę, a mówię, może jednak zagrajmy realnie i pójdźmy w tą wersję. Brączuś, tam dasz radę i pojedziesz już ten kawałek, co nie? Jaki kawałek? No tutaj w moją stronę. Chłopie, ja tu mam poprzecznika do zrobienia, jeszcze takiego małego. No ja tutaj też bynajmniej robię, więc... Dobra, pojadę. Dziękuję. Ogólnie, tak mówiąc w temacie, to... maraton FSA na MP z Brączkiem jest teraz, na kanale moim. Dzisiaj ogólnie oglądacie case'y. Jutro zobaczycie New Holandy, więc... A pojutrze Fergusony. Tak. Dobra, no tu powinien dać radę. Jeszcze wam pokażę. Ogólnie rejestrację sobie zrobiłem w moim case'ie. Fajne. Może Adas, żebym ja musiał po tobie to poprawiać, to... Możesz, jak ja z daleka widzę, jak ty jeździsz przy tej stodole, to aż serce mi staje. Czemu? Boję się tą stodołę rozwalić. A po co tam wjechałeś? Spokojnie, nie. No bo tu nie poprawiłeś. To jakim cudem, czy tam wjechałem i od... No, do dupy miałeś zrobione. Musiało coś ten... Ale mówię, że nagrywam u ciebie, nie, a nie u Bolka, jak dzisiaj, kurde, nie mogłem nic zrobić. Kompletnie nic, takie lagi były. No to nie wiem, co tam Bolek ogólnie robił. To mu jego oborę chyba dwa razy skasowałem. Aha, to pozdrawiam. Dobra, ja się przenoszę na kolejne pole, jeszcze złożę, żebym tutaj żadnego krzaka nie skasował. Więc... Na które pole? Obok od razu, tutaj mamy. A to nie jest po burakach? Przecież to jest też normalnie, to możesz przycisnąć. A tak nie wolno. Chyba wolno. Nie, nie wiem, bynajmniej ja nigdy bezorkowo się nie bawiłem, więc dlatego dzisiaj specjalnie... Mogliśmy specjalny odcinek zrobić, zaprosić gołego. No, też myślałem o tym, ale jako iż gdyż nie wiedziałem w ogóle, czy nagram coś takiego dzisiaj nawet. A wiesz co ci powiem? Tutaj też sobie pszeniczkę walnie, będziemy mieli takie akurat pola full service, ale wiedziałem o tym, że Bolek jest bardzo obeznany w tych sprawach. Więc dlatego wolałem zaczerpnąć tutaj akcji i pomocy dydaktycznej u Wolka i powiedział, że bezproblemowo mogę. Więc znaczy, że mogę. Myślisz? Powiedziałem, czy po burakach, po rozzysku wszystko mogę cisnąć, tak, najlepiej, w sam raz, bez żadnych problemów. No to nie ma problemu. Więc tu ogólnie liczę, że ludzie coś powiecie. Mogę skosić to zboże tutaj. Nie, bo to nie moje przecież. A sąsiad dostawił. To jest Staśka, Kańka, stryja wuja i nie wiem kogo tam jeszcze. Co to jest stryj? A przyznam szczerze, jakaś daleka rodzina. Ale nie mógłbym ci to jakoś powiedzieć, czekaj, bo jest, jeżeli jest wujo i stryjo chyba tak potem, no to znaczy, że to jest dalsza rodzina po wuju, mówi, czyli nie wiem. U was się mówi wuj czy wujek? Wujek bardziej. Wujo, wujek. Wuj to bardziej z wójtem, ale... Cześć, wujo! Nie, bardziej wujo, wujek, tak, w tych granicach, ale... Wuj na pewno nie. Ja bynajmniej nie powiedziałem wuj. Bo tu jakby się ktoś przejęzyczył, to będzie powiedział wuł. I to byłaby gruba akcja. Nie dodając, że tym case'em się zarąbiście jeździ, jeszcze ta tylna szybko otwarta. No, czuję się jak nie wiem.
Teraz ja też otworzę, kurde, co ja będę gorszy. A, ja ogólnie, wie co, mam tak ciemno w moim case'ie, tutaj sobie szybkę zasunąłem. A może bym sobie tak otworzył jeszcze, o. A nie, zamknę sobie. O, będzie nawet lepiej, nie będzie mi tak wiało. Wiedziałem, że jakiś przeciąg. Ja sobie otworzyłem szyberdach. Ja sobie zamknąłem, bo wiedziałem, że jakiś przeciąg. Ale odsunąłem sobie, jakby to powiedzieć, zasłonę szyberdachu, żebym miał trochę widniej w kabinie. No mój case naprawdę piękny. I przy następnej okazji przydałoby się, o Jezus, coś mi chyba lagło, zrobić tutaj cianokos. Gdzie? Na tej mapce. A jeszcze nie robiliśmy, nie? No nie. Tak ogólnie teraz, jak pomyślałem sobie o tym siebie, nie, bezorkowym, to potem pierwsze, co mi wpadło do oczu, to właśnie to, że cianokos tutaj. Trawy leżą sobie bez żadnych problemów. O, może w następnym odcinku się w Ubinu. Ale nie ma to takiego, nie ma niestety Ubinu tutaj, na tej mapie. A szkoda, by się zrobiło się w Ubinu od razu oprysk. Stój, Brączek. Ale z takim szerokim siewnikiem, takiego tak, mijaka nie, spojrzałem się do przodu, nie wiem po co nawet tam w ogóle się spojrzałem. I dałem ciała. Kurde, się buzia teraz sama otwiera. Mówisz? No. Dla ciebie godzina... Poczekaj. 23:38 to jest godzina późna. Ja już powinienem dawno spać o tej godzinie. No, ale u nas niestety o tej godzinie się dopiero nagrywa. A bardzo szybko nie ponosi ten siewnik, więc to mi się podoba. Przyznam, że mówiłeś 5 minut, te dwa polo zrobimy, raz, dwa, trzy po robocie. Zobacz, 12 minut niecałe, a my nawet drugiego pola żeśmy nie skończyli. No, trzeba przyznać, naprawdę, Adam, że zwracam honor. Szacun, co nie? Poczekaj, będę muszę. Masz jeszcze jakieś pola przygotowane? Co? Masz jeszcze jakieś pola przygotowane? Tam coś jeszcze jednego chyba było prawdopodobnie, ale to zobaczę na razie. Bo jak sam wiesz, chcę, żebyś zdrowo poszedł spać i wstał rano do szkoły, więc dlatego nie chcę przedłużać, ale myślę, że do 20 minut się wyrobimy spokojnie, bez żadnych nerwów. Z tym polem jednym tutaj? No, myślę, że jeszcze się przejedziemy po mapie, zobaczyć coś ciekawego. Aha, taka mała przejażdżka. Bo w ogóle jeszcze tego case'a tak jako nowy nabytek jeszcze nie objeździłem, a przydałoby się. No ja, wiadomo, nie? Ogólnie polecam 10 na 10 i cały odcinek jeżdżę w kabinie. A ja właśnie nie, ja u siebie tylko w kabinie jeżdżę na tym, na odcinkach, a u kogoś to tak mało. No ja właśnie, no ja bynajmniej tak samo, ale nawet u siebie niekiedy rzadko robię takie coś, bo mało przyzwyczajony jestem w 15. No nie, powiedz mi, że to mijak. Czekaj. Oj, Adam. Jest git. No mijaka walnąłeś. Oj tam, nie pierwszy, nie ostatni w moim życiu, jakbyś mnie nie znał. Nieładnie, Adam, nieładnie. Co byś mógł powiedzieć o tym moim case'ie? No wersja beta ogólnie, także no... No jest ładny, no. Wersja beta ogólnie, dobra, dzięki, tyle w temacie. Nie, no, no ogólnie, nie, mi się podoba. Nie, no spoko jest, nie? Zaraz mi się dasz objechać. Wiesz co, ja to bym teraz taki mały myk zrobił. Dojedź do końca, to nie? No. Stań na drodze. Ogólnie to jest pusta droga. Policja nie jeździ, droga jest zamknięta, samochodów też nie zobaczysz. Stań sobie tam, ja tu poczekam na ciebie i sprawdzimy jedną małą rzecz. Wysiądź sobie i zapraszam do mnie. Ja ci tu robię miejsce i zobaczymy, otworzę ci drzwi. O. Zobacz jak ładnie. Jadź. Ślicznie. Nie wiem, zamknij sobie tam wrota, żeby ci nie wiało. Nie mogę. Czekaj, ja jadę. O kurwa, czekaj. Powiedz mi, że możesz, to będzie beka. No zamknij drzwi. Nie mogę, bo siedzisz, nie wiem gdzie kliknąć. Jezu, no weź, bo wypadnę. A, o. Już trafiłem. Nie no, fajnie się tu siedzi, naprawdę. Fajnie, bo to siedzonko tak się rozkłada cudownie dla ciebie. Teraz mogę ci dupę skleszczyć. A czemu ten? Co? Czekaj. Czemu kazałeś mi zostawić ciągnik na drodze? Bo chciałem zwrócić się właśnie od tego. Pasażera działa, a kazałem ci zostawić na drodze, żeby nie przeszkadzał na polu mi, tak? To nie mogę oczywiście... Nie. Oczywiście jak już nie chcesz ze mną jechać, to możesz wysiąść. Dobra. Wysiadł.
A ja składam. Nie, daj mi się objechać. Aha, dobra, nie problem. To poczekaj, muszę otworzyć. Wyłączę siewnik. Mogę wyjść, proszę bardzo. Kurwa, ale teraz te, teraz to wróć. Otwórz mi siedzonko. Ja teraz chcę się przejechać. Drzwi mi otwórz siedzonko. Dziękuję. O kurwa, ładnie. Ty, ale beka ogólnie, wszystkie te tu widzę. Miodzio. Dobra, jadziemy. Ogólnie nie jeżdżę na kierownicy, bo... Bo się troszeczkę zerwał. No, no ładnie, nie no, kurczę, sześć broczek. A nie, no ogólnie spoko jest ten case, tylko jedyne co mi się w nim nie podoba to te felgi, tak jakieś dziwne. A wiesz, możesz zrobić dla mnie mały myk? Jaki? Kliknij spację i przesuń się siedzeniem do przodu. Co? Tam jest taka kropka na siedzeniu. O! Jaka beka? Aha, siedzenie idzie, ale ty stoisz w miejscu, beka. Chciałem właśnie sprawdzić, jak to będzie wyglądać, ale nie. Ten kierownicę w trakcie jazdy przesunął sobie. Sprawdzam funkcję, nie? Dobra, otwórz mi, ułatwórz mi wrota. To nie wiem, będziesz jechał tym dalej, czy? Jo! To nie, no dobra, oddaję ci już. No dobra, to otwórz wrota, żebym tu się nie zabiło o szybę. Dziękuję. Mogę iść tak ładnie. Gdzie teraz? Na razie do poprzecznia, bo chyba nie zrobiliśmy poprzeczniaka. A dobra, to ja pojadę tam zrobić. Okej, dzięki. Ja zamykam drzwi. A siedzonko sobie złożę. I się napiję, bo trochę mi zaschło gardło. Przyznam się, że... Aż sobie wysiądę. I po Staśka polu muszę przejechać. Co mówisz? Muszę chyba po Staśka polu przejechać. Czemu? W tym poprzeczniaku. Zrobimy sobie taką małą rundkę na zakończenie po reszcie naszego, jakby to powiedzieć, tutaj pięknej wsi. Zobaczmy, dobra, ja naraz sobie poprzeczniak tu wezmę. Dobra, no ja też bynajmniej, więc czekam tutaj na ciebie za chwilę. A gdzie jedziemy? Tutaj drogą do mnie musisz cofnąć się i przejedziemy się naokoło. Dobra, już jadę. Idź jak wściekły. Widzę właśnie, aż się boję. Dobra, dzięki. Stój. Za co? Za to, że mnie nie wjechałeś. A, spoko. A czemu jedziemy naokoło? Ja muszę się ustawić. A bo chcę zobaczyć, które jeszcze to są moje pola, a które tam innych stryjów wujów. Ogólnie to jeszcze kupę żnik by się przydało, ogólnie mało żnik zrobiłem. A kto mi tu odsunął tą? Dobra. Beka. No złam się. Ciekawi mnie jedna rzecz, czy tam coś w lewo to była jakaś droga, czy nie? Tak. Może tam jakieś pola ukryte są, jakieś dzierżawy może wezmę? Ty, Adam, nie masz pieniędzy przecież. Ej, całe 104 tysiące jak widać w prawym górnym rogu. A u mnie nadal zero. Bo ty nadal jesteś biedny, więc... Jesteś biedny. Teraz przyznam się, że to udało się. Zobacz, to są moje łany kukurydzy. Po twojej prawicy. A które na gospodarkę? Co? A które na gospodarkę? Na około. Tu jeszcze moją drugą zobaczysz. Taką dzierżawę sobie miejsce. A co to tyle kukurydzy? No tu jeszcze, o, tu ogólnie musimy. Wiesz co ci powiem? A chodź, jeszcze sobie tutaj zrobimy taki mały myk. Bo tu chyba było... Jedź dalej. O, tutaj, ten kawałek pola. Trzeba będzie... Skręcaj. A co ty chcesz? To. Skręcaj tutaj. Wiedziałem, że ja tu jeszcze jakiś taki kawałek pola miałem fajnie przygotowany. A co ty chcesz? Ciąg dalszy nastąpi. Ile mam minut? 17. Dobra. Więc akurat w sam raz. Tylko, że tutaj jęcmień. No, przyleciałem. Dobra. Jadź. Czekaj. Jadź. Dobra. Bija. Jebaśka. A to już w ogóle nie widzę, gdzie jest zrobiona, gdzie nie. Jak nie? Ty nie widzisz, to ja widzę, a ty nie widzisz. Nie no, w ogóle bajecznie to się jedzie. Ile jedziesz? 13. To ja muszę dać gazu, stary. Tylko spokojnie. I mamy tylko taki kawałek. Ale beka. Znaczy, no to jest kawałek na 50 minut, nie? No, ale akurat będę miał gdzie fotki porobić. No w sumie.
Tak, to pewnie na gospodarce, ale wiedziałem, że któreś tu pole było kawałek zrobione i kawałek fajnie tak zostawione. Więc tu zrobimy akurat sobie pewnie przejazd w tą i z powrotem. Tego jedziesz blisko mnie, raz przy razie sobie zrobimy. A czemu tu jest kukurydza jeszcze? No bo bynajmniej przydałoby się tu jeszcze właśnie kukurydzę skosić. Roboty jest od groma na każdej serii. Powinniśmy tak, pół godziny nagrywać, a półtorej godziny jeszcze dogrywać, więc tak. Tu chyba każda seria ma te same problemy. Kurde, długie to pole. No trochę. Jadę i jadę, ty. Ale to jest fajnie, bo można sobie fajnie wykręcić. I się nie kończy. Jadę i jadę. No naprawdę, trzeba przyznać. O, dobra. Ale wykręcamy i ogień. I tutaj już znaczniki mu się nie robi. Dobry jest. Zrób mi znacznik. Mówisz? Poczekaj. Na Z, to nawet dobrze. Idzie? Dzięki. Idzie. Spróbujemy. Tak. A, super. Nawet działa? Kurwa, tutaj to jest masakra. Ale co? Żeby widzieć coś w środku tutaj. Adam, nie jeździ tak krzywo. Nie, bo ja nie mogę jechać w środku. Muszę tak, o Jezus! Ale zjechałem trochę. Ale przejebałem. Wybacz mi, ale w środku nie mogę jeździć, gdy nie ma sieczki. Bo nie widzę totalnie nic. No, więc fajnie. I dojedziemy do końca, będziemy kończyć. Bo Brączysz musi już iść spać. Nie! Nie, w ogóle. Co? A znów ludzie się będą śmieli na kamerce u Brączka, że o matko bosko, co tam było znowu. Do kogo ty, Brączek, mówiłeś? Do kogo ty te miny robisz? Wchodzą, wychodzą, ja pierdzielę. No, przyznam szczerze, że te miny twoje niekiedy rozwalają system totalnie. Jakie miny? No, nie widziałeś na swojej kamerce min, jak robisz? Jak ładowałem belę? Nie, no to swoją drogą, ale jak ktoś właśnie wejdzie do pokoju, to robisz taką minę bekową, że ludzie aż normalnie, aż się śmieją z ciebie. Aj ten gadasz. To znacznik słyszałem, żebym nie utrącił cię. Dobra, wjedziemy tutaj, akurat będziemy kończyć. Wyjadź. Kawałek wjedziemy. Nie, no fajnie. Siebie sam raz. A jak? Siew bezorkowy. Pierwszy raz na moim kanale. Zapraszam serdecznie do łapkowania, do odwiedzenia Brączka, bo tam będzie odcinek z New Hollandów, o której godzinie nie wiadomo, bo za Brączkiem nigdy się w godzinie nie dojdzie. Ja wam dziękuję serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć.